Postaram się dzisiaj troszeczkę może wypośrodkować. Jednak będę się kierował w kierunku tych podstaw, bo jest więcej osób zdecydowanie, które zaczynają. Natomiast jeżeli będzie czas, to możemy jeszcze później porozmawiać czy o architekturze, czy o jakichś innych fajnych rzeczach, czy o na przykład budowaniu własnych bibliotek w Angularze, co jest też bardzo fajnym rozwiązaniem. Dobra, czyli zaczynamy. Teraz już oficjalnie witam wszystkich w kościele Angulara. Ja jestem zakonnikiem Angulara, przyjechałem z Warszawy. Będę mówił o Angularze. I tak, dlaczego sobie uzurpuję, że mogę tutaj stać przed wami i mówić o nim właśnie? Dlatego, że zajmuję się nim od 6, około może 7 już lat. Wcześniej byłem programistą dotnetowym. Przez wiele lat pracowałem w różnego rodzaju instytucjach finansowych, większych lub mniejszych. Później z jednej z tych instytucji zacząłem wdrażać Angulara, napisałem o nim książkę, zrobiłem jakieś kursy jeszcze o Angularze JS. W międzyczasie tworzę takie dwie duże konferencje, NG Poland i JS Poland. One się odbywają w listopadzie każdego roku. Mam dzisiaj koszulki JS Poland, jeżeli będziecie aktywni i nie zadawali pytań podkręconych, to obdaruję. Pracuję w 7N, to jest taka duńska firma. Przelecę ten slajd. Dobra, dlaczego Angular? Po pierwsze, znaczy to się, tak patrzę sobie na ten rynek, który sobie już obserwuję od lat, rynek frontendowy. To generalnie jest tak, że wiadomo, że dzień bez nowego frameworka, no to jest tam dniem straconym, nie? Coś się wydarzyło. I to się nie zmieniło od lat, cały czas tak było, z tym, że ja pamiętam czasy, kiedy JavaScript był bardzo niepopularny i się uciekało z pokoju, jeżeli ktoś mu wypowiadał słowa JavaScript, wypowiedział takie słowa na przykład. Bo było to ogromnym problemem, żeby doprowadzić do sytuacji, że raz napisany program będzie działał na różnych przeglądarkach, nie? Wtedy dwóch albo trzech wiodących. I to była ogromna męczarnia. I też był chaotyczny bardzo ten język. On się trochę zmienia, ale był bardzo chaotyczny i to jest coś, co też muszę wam powiedzieć, nad czym ja się wiele razy zastanawiałem, dlaczego ludzie mimo tego, że to jest chaos, to z tego korzystają, nie? Bo jednak on osiągnął nieprawdopodobny sukces. Mamy JavaScript wszędzie już teraz. W zegarku, w laptopie, w lodówce, no wszędzie, tak? W kamerze pewnie też. Wszędzie, gdzie jest ekran. Mamy tam coś, co może być napisane i wcale mi się nie dziwi, jeżeli będzie napisane w JavaScriptie, w samolocie. Mimo, że jest tak chaotyczny, wszyscy go kochają i używają. I to dlaczego tak się stało, wydaje mi się, że odkryłem, będąc teraz tydzień w Indiach. Nie wiem, czy ktoś kiedyś był w Indiach. Indie to jest zupełna odwrotność tego, co my znamy tutaj, czyli tam nie ma żadnych zasad, to znaczy szczególnie na ulicy. Tam można jechać na ulicy pod prąd, w sensie na autostradzie pod prąd i nikogo to nie dziwi. I na moje pytanie, jest to mega niebezpieczne, jest mnóstwo wypadków, ale jakby na moje pytanie tych Hindusów, z którymi tam pracuję, czy was to nie męczy? Będzie mi tak, męczy nas to, ale to jest nasza wolność. Masz to w Polsce, że możesz jechać pod prąd autostradą? Ja no nie mam. No i trochę tak samo jest z JavaScriptem. Możesz z nim zrobić wszystko. Nie jesteś totalnie wolny. Teraz mamy jeszcze dodatkowo TypeScript, który jest takim nadzbiorem tego JavaScriptu i próbuje zrobić z tych Indii Dubaj. Nie? To jest mniej więcej tak to można obrazowo porównać. Czyli piszemy w czymś, co jest eleganckie, ładne, co ma klasy, interfejsy. To wszystko jest potem kompilowane do tego znanego nam wszystkim chaosu JavaScriptowego, jak niektórzy to nazywają. I dlatego łatwo jest popaść, było popaść do tej pory w taki ten tak zwany spaghetti code. Stąd też wziął się właśnie TypeScript, do którego zachęcam, bo jest to mega, mega rzecz i warto się jej nauczyć i zachowuje wszystkie dobre praktyki. Tak by the way, TypeScript napisał człowiek, który był głównym architektem też C#, więc tam są bardzo, to jest bardzo ładnie zrobiony język i warto się go nauczyć. Dobra, i teraz dlaczego ten nasz ukochany Angular? Po pierwsze, praca, która nadal jest i myślę, że jeszcze długo, długo będzie, bo mnóstwo firm dużych zainwestowało w Angulara.
Niektóre jeszcze ciągle do mnie dzwonią i czy nie przyszedłbym pomóc im w JavaScriptowych rozwiązaniach. Bo to jest tak, że jeżeli na przykład bank wprowadzi jakąś technologię, to ta technologia działa tam w tym banku przez 30 lat i nikt nie ma prawa jej zmienić, nawet uaktualnić, nic zrobić, bo ona działa po prostu. I tak jest, jak wejdziecie na mój profil, to zobaczcie, w jakim banku pracowałem, ale w tym banku właśnie tak było, nie? Więc jak tam wdrożyłem Angulara w wersji 1.3, to ten Angular już tak zostanie. Tam myślę, że jak będę przechodził na emeryturę, może ktoś go tam zmieni. Mamy teraz już Angulara 8 w ogóle, ale to za chwilę jeszcze powiem, dlaczego tak przyspieszyła ta numeracja. Ogromna społeczność angularowa, która jest na całym świecie i jest to jedna z najfajniejszych społeczności, jakie znam, dlatego że od jakiegoś czasu nie jestem takim stricte deweloperem, który siedzi i koduje, ale zajmuję się tym, że jeżdżę po świecie, po różnego rodzaju konferencjach. To się nazywa deweloper adwokat, czy jestem adwokatem waszym, jakby to głupio nie zabrzmiało. I ta społeczność angularowa jest nieprawdopodobnie sympatyczna i nieprawdopodobnie fajna. Że człowiek czuje się tam taki mile widziany i wszyscy sobie nawzajem pomagają i to jest fajne. I to ja to widzę też na konferencji, którą robię i na konferencje, które jeżdżę. Podobnie też jest na tej JS-owej zresztą, chociaż JS-owych nie zaliczyłem aż tak dużo jak angularowych. Nie widziałem tego wcześniej na przykład na takich tych dotnetowych albo javowych, nie wiem, może jest, ale ja może na nich nie byłem. Czyli społeczność jest mega ważna, że jak wybieramy technologię, oczywiście mamy na rynku też teraz, nie będę wymawiał tego słowa, bo jest też drugi framework, zapomniałem jak on się nazywa. Więc on też ma ogromną społeczność. Też to jest fajne, bo tam to też jest duża firma, która za tym stoi, ta niebieska. Natomiast za Angularem stoi Google, a teraz już też i Microsoft, dlatego że Microsoft stworzył TypeScripta, a Google tego TypeScripta łyknął i napisał już nowego Angulara w TypeScriptie. I teraz jak zaczynamy taką zabawę, to fajnie mieć jest jakieś dobre środowisko pracy i tutaj oczywiście można wybrać wiele różnego rodzaju, na rynku jest dostępnych, każdy, to zależy co kto komu się podoba. Ja pracuję w Visual Studio Code, być może dlatego, że przez lata byłem dotnetowym deweloperem i Visual Studio zawsze mi się podobało. Ale na przykład Atom też jest mega fajny, jak nie wiem, czy ktoś korzystał. To jest nieprawdopodobne narzędzie, dlatego że możemy sobie pisać kod, wysłać, on umożliwia coś takiego, że możemy wysłać link innemu koledze, ten kolega kliknie w to, otworzy mu się nasz kod i możemy razem pisać, będziemy widzieli w tym samym dokumencie zmiany jednocześnie zachodzące. Więc to też jest fajne, jakoś uczymy na przykład, albo taki programujemy w parach. Nie? To też jest fajne. To, co trzeba powiedzieć o Angularze tym teraz w porównaniu z tym JS-owym, AngularJS, który był kiedyś, no to on się troszeczkę różni. Ten JS, AngularJS był bardzo prosty w swoim założeniu. To też wiele osób zastanawia się, po co ta zmiana, nie? Wiele osób się wkurzyło i dlatego przeszło na tą inną technologię też. Ale to za chwilę, dlaczego tak się stało. Natomiast pierwszy Angular był taki, że jakby ogarnął ten cały bałagan, który był na rynku. Mieliśmy wtedy tylko i wyłącznie tak naprawdę wartą uwagi jedną bibliotekę. Ktoś wie, jaką bibliotekę mieliśmy wtedy na rynku, jak JS wchodził? Nie. jQuery, dokładnie. Jaki rozmiar koszulki? Elka, proszę, bardzo zapraszam. Backbone był też, oczywiście, ale tak naprawdę on nie był aż tak. jQuery używał każdy i jeszcze teraz pewnie wiele serwisów używa. I to jQuery było tak dobre, że ono było też używane, było wplecione w Angulara. Natomiast i Angulara można było wystartować o tak. Zaciągaliśmy sobie pliki, można było bez znajomości JavaScriptu zacząć robić już zaawansowane interfejsy. Tak, bo mieliśmy kilka dyrektyw, można było je sobie pospinać i naprawdę to było po prostu, można było robić wodotryski nieprawdopodobne, nie mając wiedzy takiej programistycznej. Jeżeli chodzi o Angulara, tego drugiego, który wszedł po jakimś czasie, dokładnie tam po Angular wersji chyba 6 już wszedł nam Angular, nazywa się Angular 2.
I tutaj zmieniło się wiele rzeczy. Ten Angular wszedł dlatego, nie dlatego, że to było widzimisię kogoś tam, to zostało wymuszone na deweloperach tych googlowych przez firmę, w której pracują, dlatego że JS-owy był stworzony dla małych projektów, on się rozsiał po świecie nieprawdopodobnie, był bardzo dobrze zrobiony i jest i zaczęli wszyscy tego używać, natomiast Google nie za bardzo mógł tego używać, bo w takich aplikacjach jak on ma, czyli w potężnych aplikacjach, to mimo wszystko, że ten Angular był podzielony na moduły, on jednak nie dawał takiej gwarancji, że jesteśmy w stanie zachować czystość tych klocków i możliwość ich przekładania w taki sposób, jak nam się tylko dowolnie podoba. Czyli jakby tworzenie ogromnych, takich bardzo dużych aplikacji, jak Gmail na przykład, czy YouTube było utrudnione. Więc oni bardzo utrudnione, nazwijmy to, tak? Ale pisanie łatwych, małych aplikacji było super. No i teraz, sorry, że tak trochę historycznie, ale myślę, że to jest ważne, bo nie każdy o tym wie, a warto wiedzieć, jak się wchodzimy w coś i zaczynamy się czegoś uczyć, to warto wiedzieć, co to w ogóle jest i skąd to się wzięło, że to się nie wzięło komuś tam z nosa i to za chwilę zniknie, tylko że to jest coś konkretnego, bo jakby żeby się czegoś nauczyć, to musimy przekonać nasz mózg, że to jest ważne. A jedynym sposobem, żeby go przekonać, że to jest ważne, to trzeba mu podać właściwe argumenty i podać je kilkanaście razy. Tak? I to jest też to, co widzimy na ulicach. Na przykład jak przechodzicie, jest ta sama reklama, pojawia się co jakiś czas. Bo zasadą tej reklamy jest bardzo prosta. Ona przekonać nasz mózg, że ta Toyota jest naprawdę ważna. Ona jest ważna dla ciebie. Będziesz szedł kupować samochód, będziesz Nissan, Toyota. Nie, kurwa, Toyota, bo widziałem ją 14 razy już na billboardach. To tak działa. I teraz tą zasadę my możemy, to działa przeciwko nam, nie? Reklam, znaczy nie zawsze, ale często te reklamy działają przeciwko nam. Ale to możemy też wykorzystać dla siebie. Czyli przekonanie naszego mózgu o tym, że coś jest ważne, ułatwia nam w piorunujący sposób możliwość szybkiego nauczenia się czegoś. I teraz jeżeli my włożymy tą informację, że to jest ważne, że będziemy z tego korzystać, a w ogóle najlepiej się uczy, jak się uczy innych. Nie? Jak mamy do nauczenia czegoś kogoś, to musimy 10 razy więcej samemu się nauczyć. I wtedy to jest dopiero dla mózgu ważne. To też polecam występowanie na przykład na meetupach czy innego rodzaju, czy w firmach nawet. Uczenie swoich kolegów daje nam mega po prostu jakby speed w tym, jak się sami uczymy. Dobra, i wracając teraz do tego, o czym chciałem powiedzieć, powstał Angular 2. Angular 2 jest dużo bardziej skomplikowany. To już jest platforma, to nie jest prosta biblioteka. To jest platforma, gdzie możemy tworzyć aplikacje mobilne, aplikacje desktopowe i aplikacje webowe. Jeżeli będziemy mieli dzisiaj chwilę czasu, to wam pokażę, jak możemy zrobić szybką aplikację mobilną w Angularze i zobaczyć ją na swoim telefonie. Więc to jest zupełnie inne. I tu już nie można sobie podejść, nie mając wiedzy programistycznej i zacząć coś robić, bo to będzie w kulawę. Więc o ile w Angularze JS można jeszcze było jakiś czas temu nie mieć wiedzy programistycznej żadnej, być po prostu designerem i zaimportować sobie ten plik i zacząć się bawić i zrobić fajną stronę internetową, o tyle tutaj tak się nie da. Tu musimy już wiedzieć, co to jest terminal, tu musimy wiedzieć, co to jest NPM, tu musimy znać chociaż podstawy TypeScriptu do tego, żeby zacząć tworzyć pierwsze aplikacje. To jest zupełnie inne środowisko pracy. Czyli ten próg wejścia, ten pierwszy, jest dużo, dużo wyższy, co wycięło od razu mnóstwo osób na samym początku. I tak jak powiedziałem, one przeszły na tą ciemną stronę mocy, czy tam niebieską stronę mocy, bo tam było prosto i łatwo. I to oczywiście ma swoje plusy i minusy. To jest to, co powiedziałem o JavaScriptie i TypeScriptie. Ja nie jestem jakby deweloperem, który tworzył jakieś aplikacje w tej drugiej technologii, ale z tego, co słyszę od moich kolegów, no to, że jest dużo prościej, że jest łatwiej i tak dalej, i że schody zaczynają się dopiero przy dużych rzeczach. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. W przypadku Angulara schody są na początku, jakieś tam, które trzeba pokonać, natomiast później budowa aplikacji staje się w pewnym sensie już prawdziwą przyjemnością. I teraz to, co musimy wiedzieć, to co powiedziałem, czyli musimy umieć poruszać się w tym naszym terminalu i umieć sobie
wpisać komendę na przykład npm install angular CLI, żeby zainstalować CLI, czyli coś, co pozwala nam tworzyć szkielety takich aplikacji angularowych z poziomu tej konsoli. I potem, jak już wie, jak to zrobimy, zainstalowaliśmy sobie npm-a, umiemy to uruchomić, zaczynamy się bawić, możemy sobie szybciutko taką aplikację wygenerować i mamy szkielet aplikacji, na której możemy coś robić. A teraz tutaj to jest slajd, który pokazuje, jak sobie zaczynamy budować taką aplikację, otrzymujemy jakieś tam pytanie, czy chcemy dodać routing, czy chcemy, jaki chcemy wybrać, czy chcemy wybrać CSS-y, czy SCSS, czy SAS, czy cokolwiek innego. I jak to zrobimy, trach i nam wpisujemy sobie ng-serve w tym i to nam ten serwer lokalny serwuje nam stronę angularową. I teraz to, co jest w środku takiego szkieletu, jak sobie zobaczycie, nie wiem, czy mi się uda pokazać. O, udało mi się pokazać, już nie widzę tego na laptopie. To tutaj mamy pliczki, które nam wygenerowała to nasze CLI, a to jest to, co widzimy w środku tego pliku. Ja mam tutaj strasznie mały ten podgląd, ale dobra. I teraz tak, nie chcę was zanudzać tym, co tam się dzieje w środku i tak dalej, dlatego że to trzeba usiąść samemu do tego, przejść sobie tutoriala i jakby dojść do tego momentu, że zbudujemy sami taką aplikację. Ja chciałbym wam bardziej pokazać jakieś ciekawe rzeczy, może dalej. TypeScript, na to mówiłem. To jest coś, z czym trzeba się zapoznać. O wolności też mówiłem. To przejdziemy sobie kawałek dalej. Dojdziemy do nazewnictwa i do tego, jak warto pisać aplikacje, nie tylko w Angularze, ale w ogóle. Bo myślę, że to się może każdemu przydać. Z nazewnictwem jest tak, że powinniśmy stosować góralską zasadę, czyli ale jednakowo. Czyli jeżeli przyjmiemy jakąś zasadę, że nazywamy pliki w dany sposób, no to każda aplikacja powinna ten sposób nazywnictwa przyjąć. Każda zbliżona aplikacja powinna ten sposób nazywnictwa przyjąć, tak żeby deweloperzy, którzy przechodzą pomiędzy różnymi aplikacjami, mogli w bardzo szybki sposób przeskoczyć jakby tak z jednego kodu w drugi. Wiadomo, że jak tworzymy od zera aplikację, no to warto sobie przejrzeć ten guideline taki angularowy i zobaczyć, co, jakie nazwy plików, jak się należy, gdzie stosować kropkę, gdzie stosować myślnik, czy stosować wielką literę, czy nie. Natomiast jak już dojdziemy do jakiegoś statusu w naszym zespole i ustalimy, że tak powinniśmy to robić, to powinno to być wszędzie tak samo. Dobra, i teraz jeżeli chodzi o samą architekturę takiej aplikacji angularowej, to jest zabawa trochę klockami Lego. I tak jak powiedziałem, Google po to zrobił tą wersję drugą, żeby móc zaimplementować tego Angulara w swoich aplikacjach. Tak? No bo do tego się tworzy. Oni po to utrzymują ten zespół deweloperów, żeby to było dla nich jakaś wartość, nie po to, żeby community było zadowolone. To też chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości na ten temat, ale tutaj po prostu liczy się biznes. Oni robią dobry biznes, bo po pierwsze, tworząc aplikację open source, taki framework czy platformę open source'ową, to nie pracuje nad nią tylko 50 osób, tylko pracuje nad nią 5000 osób, tak? I zgłasza uwagi, bo całe community pracuje nad tym, żeby ten produkt ulepszyć. Dzięki temu sam Angular działa już w 168 chyba na dzień dzisiejszy aplikacjach Google'owych. Więc, bo to też był zarzut zawsze, że oni zrobili Angular.js, a sami go nie używają. Nie? No to teraz zrobili Angular, ale i go używają. I używają go we wszystkich tych największych aplikacjach, które znacie w aplikacjach Google'owych. Czy w interfejsie cloudowym, czy właśnie w Gmailu znanym pewnie wszystkim. Czy w jakiejkolwiek innej sobie wyobrazimy aplikacji Google'owej ten Angular siedzi. Co to oznacza? Oznacza to, że ten Angular nie zniknie jutro. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy go używać, czy nie, to on jutro nie zniknie, dlatego że to jest niemożliwe. Jego to,
w jaki sposób on jest teraz skonstruowany, jaki jest pęd na to, żeby go ulepszać, czyli co 6 miesięcy mamy release. Ja, i zmieniło się też nazywnictwo. Wcześniej on się nazywał 1.1, 1.2, 1.3 do 1.7, a teraz nazywa się 2, 3, zostało pominięte, 4, 5, 6, 7 i za chwilę nam wychodzi wersja 8. I nie wiem, czemu to zostało tak zmienione, może... Dla mnie to jest bez sensu, ale okej. Okay. Bo to jest Angular 2 cały czas, czyli ta druga wersja Angulara. I jak ktoś uczył się Angulara 2, to przysiądzie się na 8 i będzie też będzie to samo. Jest trochę zmian. Oczywiście to wersjonowanie wstecz czasem może być problematyczne, jeżeli zależy też oczywiście od co zrobiliśmy, tak? I jak to zrobiliśmy. Natomiast zasada jest taka, że te numerki się zmieniają, ale w razie czego możemy się cofnąć wstecz. Czyli wracając do tej architektury, architektura jest jak klocki Lego, mamy moduł, w module mamy komponenty, do tych komponentów poprzypinane są template'y i układamy sobie to tak jak chcemy. Z boku gdzieś mamy serwis, który zasila nam danymi te właśnie komponenty. Albo wymienia te dane pomiędzy różnymi komponentami, albo kontaktuje się z jakimś backendowym API, żeby pobrać dane. Jeżeli chodzi o samego CLI-a, to jak zaczynamy tą przygodę z Angularem, warto się troszeczkę zagłębić w co to narzędzie potrafi, bo to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo, że tak powiem, pomocne na samym początku w szczególności. Tutaj mamy listę taką rzeczy, którą ten CLI robi. Mam nadzieję, że wszyscy przeczytali, także przejdę dalej. Mamy też takie narzędzie, które nazywa się Angular Console i to jest narzędzie, które obudowuje nam ten Angular CLI konsolowy i możemy sobie wyklikać naszą aplikację i zrobić to samo prawie, że co w konsoli, albo nawet jeszcze więcej w niektórych przypadkach. I po prostu klikając, nie wpisując, że budujemy aplikację, wpisujemy tylko jej nazwę, klikamy, czy tam tworzymy, nie? Nowy szkielet, możemy sobie wybrać rodzaj tego szkieletu, czy to ma być zwykły szkielet, czy może taki korporacyjny szkielet, dużo bardziej rozbudowany, więc polecam bardzo tą aplikację. Nie trzeba pamiętać wtedy wszystkich tych komend, co one robią, bo to nam podpowiada też. I to, co robi ten Angular Console, to tak jak powiedziałem, pomaga nam w tym, żeby nie męczyć się z konsolą. Generuje nam ten trywialny kod, nazwijmy to, czyli buduje ten szkielet pierwszej aplikacji, których sobie chcemy stworzyć. Uruchamia nam jakieś customowe, NPM-owe skrypty. No, jest kilka takich rzeczy. Polecam, żeby to zerknąć na to i się z tym zapoznać. Jeżeli tworzymy sobie aplikacje angularowe i nie tylko angularowe i chcemy je testować, na przykład jakoś z boku, polecam też coś takie narzędzie, które nazywa się Server, Light Server. Bardzo fajnie działa. Instalujemy to też z poziomu konsoli. Żeby uruchomić, wchodzimy sobie do katalogu, w którym mamy nasz indeks HTML i wpisujemy ten light server w konsoli i nam się uruchamia lokalny serwer i serwuje nam tą stronę, którą mamy. Więc to jest fajne narzędzie, żeby sobie testować. Jak piszecie aplikacje angularowe, to jest kilka takich narzędzi, które bardzo pomagają w tym, żeby szybko stworzyć fajny interfejs, bo przede wszystkim my jako ludzie potrzebujemy ładnych rzeczy i zawsze szukamy ładnych rzeczy. Więc, a jako programiści nie zawsze te ładne rzeczy od strony interfejsu jesteśmy w stanie stworzyć, więc jest dużo klocków, które są gotowe i możemy je układać. Między innymi Angular Material. To jest też wynalazek Google'a, materiałowy taki design, opleciony w te angularowe dyrektywy. Jest tego naprawdę dużo. Jak budujemy jakąś aplikację, która nie jest spoza tego uniwersum, to na pewno znajdziemy tam coś dla siebie. Jeżeli chodzi o kod, bo kod też powinien być ładny, to polecam takie narzędzie jak Angular Prettier. On nam pomaga w tym, żeby ułożyć ten kod w taki fajny sposób, bo też ten kod też powinien być ładny. Dobra, i teraz tyle byłoby o samym Angularze. I chciałbym pokazać wam jeszcze na koniec,
w jaki sposób możemy ten Angular połączyć, jak zobaczyć siłę tego Angulara tak, tak tu i teraz. Ile osób używa telefon komórkowy? Dobra, jest parę osób. A ile osób używa aplikacji mobilnych na telefonie? Więcej. Jak? Zawsze tak jest, na każdej prezentacji, zawsze tak jest. Więcej osób używa aplikacje mobilne niż telefon. To mnie zawsze zaskakuje. Dobra, to chciałbym pokazać wam takie narzędzie, które po połączeniu z Angularem pozwala nam piorunem stworzyć aplikację mobilną. Chcemy czy nie chcemy zobaczyć? Tak? Ma to sens? Dobra, to narzędzie nazywa się Native Script. I to nie jest język, wbrew temu, jak sugeruje nazwa, nowy język programu. To jest framework do tego, żeby w połączeniu z Angularem na przykład, bo można też bez, tworzyć aplikację mobilną piorunem. I teraz tak, i to są natywne aplikacje mobilne, czyli to nie jest Ionic, Cordova czy cokolwiek innego, to jest natywna aplikacja, czyli tworzymy natywną aplikację i mamy dostęp do wszystkich sensorów w danym telefonie, tak jakbyśmy pisali to w Javie czy w Swiftie na przykład. To jest fajne. I teraz to, co powiedziałem, czyli tak, natywna aplikacja, nie mamy w niej HTML-a, dlatego że HTML-owego rzeczy się niestety nie dało tak przenieść łatwo na te mobilne, to jest zupełnie inny interfejs. Mamy zamiast HTML-a taki język bardzo podobny, znaczy z wyglądu bardzo podobny to jest do HTML, a to jest XML-owe, taki XML-owy, native scriptowy, taką składnię. No i ponieważ nie ma HTML-a, to też nie ma DOM, nie możemy używać DOM jako takiego, żeby nim manipulować. Robimy to troszeczkę inaczej. Nie jest to Xamarin. Ktoś zna Xamarina? Jest kilka osób, ale to dobrze, że aż tak mało. Przepraszam, jeżeli są zagorzali fani, ale jakoś ja tej technologii nie rozumiem. Czym się różni Native Script od Ionica? Native Script to jest po prostu natywna aplikacja, natomiast Ionic to jest aplikacja, kolega ziewa, browarek czy przynieś? A, okej, okay. Rozumiem. Natomiast Ionic to jest aplikacja uruchamiana w przeglądarce, czyli instaluje nam się przeglądarka www i ona odpala nam stronę internetową, to jest Ionic. Natomiast Native Script to jest natywna apka. To jest po prostu apka taka sama, jak wypluta przez Android Studio na przykład. Jedyna różnica jest taka, że ta apka jest napisana w JavaScriptie, a ta w Android Studio jest napisana w Javie. I tamta jest kompilowana i uruchamiana jako aplikacja javowa, a ta jest uruchamiana jako aplikacja javascriptowa. I teraz to, co jest fajne, to performance praktycznie się nie różni, dlatego że urządzenia takie, te androidowe i iOS-owe są na to przygotowane, żeby uruchamiać natywne aplikacje javascriptowe. W związku z tym mamy de facto taką hybrydę, że piszemy raz ten kod, a możemy sobie odpalić apkę na naszym Androidzie czy na iOS-ie. Więc to jest bardzo fajne. Możemy używać Native Scripta z Angularem, z czystym TypeScriptem, z czystym JavaScriptem albo z Vue. I teraz ten Native Script został napisany przez taką firmę Telerik, Progress, oni się jakoś tam połączyli. I oni napisali to połączenie z Angularem, z TypeScriptem i z JavaScriptem, natomiast Vue zostało dopisane przez community. Ono teraz zostało wchłonięte już tam po części przez ten telerykowy team, ale jest to jednak napisane przez community, co też świadczy o tym, jak fajne to jest narzędzie, skoro zostało aż tak miło przyjęte przez community. Jak sobie połączymy Angulara z NativeScriptem, takie ładne dziecko wyjdzie. Dobra. I to, co weszło niedawno w Native Scriptie, to jest to, że możemy sobie stworzyć one code base dla aplikacji mobilnych i aplikacji webowych. I to jest fajne w przypadku, jeżeli mamy nie za dużą aplikację i chcemy mieć stronę internetową i apki mobilne. Tak? Czyli możemy to zrobić przy użyciu jednego code base. I teraz
Oczywiście to, no może dwa katalogi, ale my możemy mieć jeden katalog i współdzielić niektóre z plików. Niektóre, bo nie wszystkie, tak? Bo tak jak powiedziałem, w NativeScript nie obsługuje HTML-a, więc HTML-a musimy sobie napisać jeszcze raz, czyli widok musimy sobie napisać jeszcze raz, ale wszystko, co siedzi w Angularze, czyli ten angularowe bebechy, możemy reużyć. I to jest cała jakby zabawa z tym jednym codebase'em. To jest nudny slajd, To jest slajd, który mówi trochę o tym, jak ten code sharing działa. Czyli mamy jakiś komponent, który ma jeden plik, ten tutaj, może uda mi się to pokazać, tu. W module mamy komponent i do tego komponentu mamy przypisany widok dla weba i widok dla NativeScripta. Zaraz tam dalej pokażę, jak to mniej więcej działa. I teraz to co powiedziałem, możemy współdzielić, załóżmy, 60% kodu, może 70%, to zależy od aplikacji, bo to, czego nie możemy współdzielić, to nie możemy współdzielić HTML-a, a co za tym idzie, też nie możemy współdzielić CSS-ów, bo w NativeScriptie możemy też używać CSS-ów. Te CSS-y są takie same jak w normalnych stronach webowych. Nie wszystkie są obsługiwane, bo niektóre po prostu nie da się obsłużyć w aplikacji mobilnej. Natomiast większość tych, które są nam potrzebne do pisania aplikacji, są obsługiwane. Więc i niektóre moduły, które są stworzone stricte dla weba, te angularowe, też nie możemy ich reużyć. Nie? Resztę możemy. To jest jeszcze jeden taki przykład koszyka i to już są z nazwami plików, gdzie mamy właśnie ten koszyk komponent TS, czyli to mamy nasz komponent i tutaj mamy Angular dla weba, bo mamy tą nazwę basket.component.html ten XML dla NativeScriptu, on też ma końcówkę HTML, natomiast w środku jest XML. Tylko że tu jest ten przedrostek, tak? Basket.component.tns, po tym TNS NativeScript wie, że to jest dedykowane dla, w takiej aplikacji współdzielonej oczywiście, bo to też, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Chyba mama dzwoni. Nie, to nie mama. Żart. Bo się rozproszyłem. To jest właśnie ta technologia. Możemy tworzyć aplikacje współdzielone oczywiście, ale nie musimy. I to jest, jeżeli stworzymy sobie z takim współdzielonym kodem dla aplikacji webowej i mobilnej, to wtedy ten przedrostek TNS powoduje, że Angular wie, że to jest dla mobile'a, a jak nie ma tego przedrostka, to on wie, że to jest dla weba, przy kompilacji już aplikacji. Tak? I teraz, żeby sobie tworzymy taki projekt, musimy mieć tam nowego CLI'a angularowego, doinstalowujemy sobie do tego CLI'a NativeScriptowego, i tworzymy taki projekt. I potem, jak sobie wpiszemy TNS run iOS --bundle na przykład, to nam się uruchomi ta nasza aplikacja, którą ten szkielet, który zbudowaliśmy przed chwilą dla iOS-a, a jak wpiszemy ng-serve, to nam się uruchomi aplikacja webowa, którą znamy, tak? To jest normalny szkielet aplikacji webowej. Więc to jest fajne. Dobra, zostało nam 7 minut. Pokazałbym, jak to działa, może w praktyce. Dobra? Dobra, i teraz, żeby zobaczyć, jak to, ja sobie przejdę może gdzieś tutaj, żebym to widział. Sorry. Będzie mi łatwiej. Dobra, i teraz mamy taką stronkę, która pozwala nam na to, żeby sobie bawić się NativeScriptem online i Angularem. Nazywa się to playNativeScript.org. Jak sobie tutaj wejdziemy, nie wiem, czy to będzie działało, odpala nam się taki playground. Tu mamy pliczki takiego naszego projektu, tu mamy kod tego pliku, czyli tak jak w naszym ulubionym IDE jakimś. I teraz możemy sobie tutaj kliknąć w taki przycisk, który nazywa się QR Code. Jak sobie klikniemy w ten QR Code, to nam się wygeneruje na stronie QR Code. I jak mamy zainstalowane na naszym telefonie takie dwie małe apki, ja ich nie pokazałem tutaj, ale to może bym wam pokazał, byśmy sobie je zainstalowali szybko.
i byście zaczęli się bawić ze mną. To są takie apki, które nazywa się NativeScript Playground i NativeScript Preview. Jak macie ochotę, to prośba o zainstalowanie. Zobaczcie, jak to działa wtedy, bo to jest... My nie potrzebujemy instalować żadnego środowiska. Kto pierwszy zainstaluje, daje koszulkę. Kto zainstalował? Dobra. Mam jeszcze 3 koszulki. Kolega ma jaką koszulkę? Numer? XL? Tylko X? Wiesz co, mam tylko L chyba. Będzie dla żony w razie czego. Mam jeszcze M-kę męską. Będzie M-ka? Dobra. Leci. I mam S-kę damską. Damską męskę mam. O, jest tutaj dla pani. Dobra. NativeScript Playground i NativeScript Preview. Jak mamy to już zainstalowane, czy nie? Sorry, to nie miał być ten slajd. To wejdziemy sobie na tą naszą stronkę i klikniemy w QR kod. Pokazuje nam się QR kod i teraz odpalamy sobie ten nasz NativeScript Preview. Czy NativeScript Playground, sorry. I skanujemy ten kod. Jak go zeskanujemy, to czekamy chwilkę. No to jest moja poprzednia apka, którą się bawiłem. Zeskanujcie sobie, żebyście mogli pobawić się ze mną w to. O, co jest grane? O, dobra, uruchomia się. To jest ta apka, która jest tutaj napisana. Tak, jak to jest właśnie ten kod. I teraz zobaczcie, jeżeli ja, nie to chciałem zrobić. No, przerzuć się. Ja właśnie chcę to zrobić, tylko szukam myszki. Wiesz, jak to jest z myszkami? Poszło, tak? I teraz zobaczcie, jeżeli ja cokolwiek zmienię w tym kodzie, czyli na przykład, no nie wiem, usunę coś tutaj stąd i kliknę zapisz, to piorunem, kliknąłem zapisz czy nie? Coś, ten internet chyba tutaj nie działa nam dobrze. Bo nie widzę, żeby to się zapisało nam. No i... No nie pokażę wam tego w takim razie chyba. Bo ewidentnie mamy jakiś... Dodamy sobie button. Save. Komuś się udało? Ktoś zobaczył tą apkę? Tak? Znaczy ewidentnie straciłem internet, bo nie ten, nie... Tak, straciłem internet. No właśnie. Bo on niestety nie pokazuje nam devices. Pokazuje tylko mój telefon, który jest tutaj. Normalnie jak działamy w normalnych warunkach, gdzie jest internet, to widzimy tutaj wszystkie telefony, które odpaliliśmy, które zeskanowały ten kod.
Możemy się bawić, czyli jak mam baton jakiś, to ja sobie mogę klikać ten baton i widzę w logach wszystkie kliknięcia każdego z telefonów. Więc jeżeli ja piszę jakąś apkę albo robię jakiś taki projekt, nie wiem, mam dla klienta zrobić prototyp, cokolwiek, to jest genialne. Bo mówię, okej, kochany kliencie, to sobie zainstaluj te dwie apki, one są malutkie i zobaczysz, jak twoja aplikacja będzie wyglądała na twoim telefonie. Nie? I to działa perfekcyjnie. No niestety bez internetu nie działa, bo to wszystko jest w chmurze. Natomiast to też daje nam, to, że to jest w chmurze, daje nam to kilka fajnych rzeczy, bo możemy budować aplikacje na iOS-a, nie mając te komputera zwanego Maciem. To jest super. Możemy je budować w chmurze i wysyłać na co było zawsze wielkim problemem dla deweloperów, którzy tworzyli aplikacje na dwie platformy, że musieli mieć Maca po to, żeby zbudować aplikację do Apple Store'a. A teraz możemy to zrobić właśnie w tej chmurze tutaj. No 404, to musicie zmienić tą nazwę chyba tutaj, albo internet, nie wiem. W każdym razie tak to właśnie wygląda. Moi drodzy, to byłoby na dzisiaj tyle. Dziękuję serdecznie. To poczekajcie jeszcze. Podobało się czy nie? Podobało się, ale tak to nie było takie. Nie było takie. Robimy selfie, tylko musi być radość, bo nie ma radości, to nie ma selfie. Jest radość? Jest radość? Jest radość? Dobra, no coś tej radości jest, chociaż tak. Tutaj pan z kamerą mi zasłania połowę sali, ale spoko. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że chociaż trochę wam rozjaśniłem, co to jest Angular, z czym to się je. Wiem, że jak ktoś się bawi i pisze, to nie była to prezentacja dla niego do końca. Mam nadzieję, że chociaż ta część native scriptowa się spodobała. Jeżeli będzie taka potrzeba, to się możemy spotkać następnym razem i porozmawiać o jakichś zaawansowanych rzeczach związanych z Angularem. Jeszcze raz bardzo dziękuję, szczególnie tutaj dla organizatorów, bo super event, jestem pod ogromnym wrażeniem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.